Ameryka po polsku, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy pod jednym z punktów, w którym można kupić marihuanę rekreacyjną. Można i nie można, dlatego że można było, ale w wielu miejscach tej marihuany po prostu nie ma. Czyli mówiąc krótko, towaru brak, ponieważ jakieś prawdziwe szaleństwo zapanowało w Wiecznym Mieście i na przedmieściach. A to jest problem generalnie, marihuana rekreacyjna, bo z jednej strony ci, którzy chcieli kupować, którzy już kupili, którzy mają ochotę kupić, oczywiście cieszą się z tego, że mogą to zrobić. Natomiast pamiętajmy, że rekreacyjna marihuana to jest przepis stanowy, czyli wolno palić, wolno jeść, wolno używać, zażywać w różnych formach, ale to prawo stanowe kłóci się z prawem federalnym, czyli również z prawem imigracyjnym. I stąd biorą się różnego rodzaju problemy, o których nie mówiły władze miasta, o których nie mówiły władze stanu, a wydaje mi się, że powinny, ponieważ te wszystkie osoby, które starają się o zalegalizowanie swojego pobytu, czyli albo starają się o zieloną kartę, albo mają zieloną kartę i starają się o obywatelstwo, będą mieć z tego powodu kłopoty. Mówię będą, ponieważ kłopoty mają bankowe. Natomiast jaka forma to będzie kłopotów i czy definitywnie stracą szansę na zalegalizowanie swojego pobytu, albo też czeka ich deportacja? O tym mówić będziemy w materiale, który zobaczycie za kilka godzin na naszym fanpage'u i na naszej stronie amerykapopolsku.com. To będzie rozmowa z mecenas Magdaleną Grobelski. Trzymając się jednak tych bram niebios, jak się o nich mówi, my jesteśmy akurat przy ulicy Nord, warto sięgnąć po dane, ponieważ nie bez powodu powiedziałem, że to jest prawdziwe szaleństwo. Tylko pierwszego dnia w naszym stanie sprzedano marihuanę i wszystko to, co jest z marihuaną związane, na kwotę 3 200 000 dolarów. To jest prawdziwy kosmos. Ani Colorado, ani Michigan nie miały takiego otwarcia wtedy, kiedy u nich rozpoczęto sprzedawanie rekreacyjnej marihuany. Po 5 dniach, to są dane z wczoraj, możemy powiedzieć śmiało, że to jest jeszcze większe szaleństwo, ponieważ sprzedano marihuanę na kwotę około 11 milionów dolarów i nie bez powodu władze szacują, że do 2020 roku prawdopodobnie do kasy z tego tytułu wpłynie około 250 milionów dolarów. Gdyby to szaleństwo miało się odbywać tak, jak się odbywa teraz, jeżeli coś nie zostanie zmienione, to tych pieniędzy może być nawet zdecydowanie więcej. Jak widać, mimo że drzwi są otwarte, ale w środku towarów brak, zainteresowanie jest, ludzie spacerują, ludzie podchodzą, ludzie oglądają, próbują wejść do środka. Z tym wejściem do środka to też nie jest taka prosta sprawa, bo to nie jest tak, że wchodzimy tak o po prostu jak do sklepu. Nie, tam są drzwi zamykane, tam jest specjalny kod, jest strażnik, jeden, drugi, trzeba być do środka wpuszczonym, tam oczywiście jest się sprawdzanym, czyli przeglądane są dokumenty, ID i na bazie tych dokumentów właśnie koniec końców można mieć problemy. Tak więc nie wygląda to dobrze. Najsmutniejsze jest również to, że wtedy, kiedy ta marihuana zaczęła być już sprzedawana, mówię o rekreacyjnej marihuanie w naszym stanie, nagle ni stąd, ni zowąd ruszyła kampania o szkodliwości spożywania i zażywania marihuany. Wydaje mi się, że powinno być jednak odwrotnie. I myślę, że bez względu na to, czy ktoś jest za legalizacją i normalną sprzedaży marihuany, czy ktoś jest przeciw, no odczucia ma bardzo podobne, bo musi mieć podobne. Ktoś tutaj, mówiąc kolokwialnie, dał ciała i niewątpliwie dały ciała władze. Ale wiemy też doskonale, że tam, gdzie jest biznes, tam, gdzie są pieniądze, a nie bez powodu przytoczyłem te dane, bo mówimy o ogromnych pieniądzach, o gigantycznych pieniądzach, no to oczywiście liczy się tylko i wyłącznie kasa. Pięknie Was pozdrawiam. Miłego dnia życzę, do usłyszenia, do zobaczenia. Oglądajcie nasz fanpage i pamiętajcie, że również dzisiaj na naszej stronie amerykapopolsku.com będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć Magdalenę Grobelski. Pani mecenas opowie o tym, jakie czekają problemy tych, którzy starają się o zalegalizowanie swojego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych, a którzy już kupili marihuanę rekreacyjną albo zamierzają ją kupić. Jeszcze raz pozdrawiamy, do usłyszenia. Daniel Odroniec i Paweł Kuliński. Cześć.